Dzień dobry, kochani. Dzień następny, vlog następny. Ja miałam wybitnie wcześnie kuriera w domu i zamówiłam dwie rzeczy z Misomy, bo przyznam się, tylko dlatego, że dostałam maila, że jest 65% zniżki i mówię, dobra, zamówię, zobaczę i zastanowię się, bo sobie też kilka rzeczy zamawiałam, zostawiałam tylko właśnie te jedne kolczyki, ale na tych przecenach się naprawdę mega opłaca, więc już chyba tak naprawdę będę czekać tylko na te przeceny, żeby coś kupić, bo no po co przepłacać. I zamawiałam dwie rzeczy, ale jedna bransoletka zdecydowanie za mała, od razu ją spakowałam na odesłanie i na ogólnie na Misoma i na Daisy London, oni mają tą aplikację płatności Klarna, czyli ja sobie te rzeczy zamówiłam, żeby je zobaczyć i tylko zapłacę za to, co zostawię, tak? Także tutaj jest ta, oni zawsze to bardzo ładnie pakują, to też przychodzi z takim zawsze jakby magazynem małym, tak naprawdę szczegóły tutaj są zachowane. I powiem wam, że tutaj jest właśnie ta ściereczka do czyszczenia i mam jednak jakieś takie stare kolczyki, które muszę zobaczyć, czy te ściereczki dają radę, bo przeważnie gdzieś tam odsyłałam tak naprawdę, jeśli robiłam jakieś tam powiedzmy większe zamówienie takie do przymierzenia, mówię, a odsyłam to w cholerę i tak tego nie używam, a może jednak mi się przyda. I tu jest właśnie ten łańcuszek, to patrzcie, było lepsze jest zapakowane. Takim jeszcze jakby, nie wiem, weluro, to nie jest welur, taki śmieszny materiał, to przychodzi po prostu przepięknie zapakowane, więc macie gotową biżuterię pięknie zapakowaną na prezent, naprawdę w porządnym pudełku. Ja w tych pudełkach też biżuterię trzymam, ale zamówiłam sobie właśnie kolejnego Snake'a. Ja bardzo lubię tego typu łańcuszki, myślę, że często mnie w nich widzicie. Ten jest taki naprawdę gruby, porządny, pięknie odbijający światło, długi, co jest ważne. Zaraz wam pokażę właśnie, jak wygląda na szyi. No i on był z tego działu minus 65%, także no, opłacało się wybitnie. O, i patrzcie, może tak jakoś, nie wiem, jak mam to pokazać, na koszulce, nie na koszulce, na ciele, to jest chyba na maksa, tak zapinałam na, dzień dobry, zapinałam na czuja, ale jest długi, nie dusi tutaj nic, ja nie znoszę tych takich przyduszaczy, bo naprawdę, no, nie dam rady takich krótkich łańcuszków nosić, zawsze muszę założyć sobie do nich te przyduszki, także myślę, że bardzo ładnie będzie odbijał światło i jest właśnie taki gruby, taki mięsisty. Czuć, że mam coś na szyi, ale dalej to jest komfortowe. Ja też nie lubię takiej za ciężkiej biżuterii. Także no patrzcie, jak światło łapie, jest naprawdę szaro na zewnątrz. Także jestem bardzo zadowolona, że do mnie trafił. Pora na przepis na obiad. Robię polędwiczki, więc już wam powiem. Tutaj na tej patelni usmażyłam 3 duże białe cebule na oliwie i trochę wegety. Gdzie one są? Tutaj. O, już mi się tutaj nawet nie, że studzonko przełożyłam, bo będę wszystko wrzucała do tej patelni. Więc tutaj mam cebulkę. Tutaj mam 2 paczki małych brązowych pieczarek i 1 paczkę białych pieczarek, których nie kroiłam. Także pieczarki tutaj mi się szykują. Pachnie obłędnie i też tutaj są wrzucone, pokrojone, poszatkowane 2 paczki suszonych grzybów. I do tego lubczyk i dużo mielonego czarnego pieprzu. Także myślę, że już będą takie, jak potrzebuję, bo nie chcę, żeby ta cała woda odparowała, także przerzucę to już też do tej cebuli. Dam teraz tutaj na właśnie kuchenkę tą patelnię z warzywami i zacznę sobie teraz szykować polędwiczki. Polędwiczki wykroiła na takie medaliony na 2 palce, tak będę je tak rozbijała właśnie ręką, troszkę tylko w mące je właśnie obtoczy i będę obsmażała właśnie na patelni i przekładała od razu tam na warzywa i później tylko zaleję niewielką ilością wody, przykryję pod pokrywką i na takiej mocy, nie wiem, 4-5, myślę, że bardziej na 4, będę dusić i dusić do miękkości. Ja raz widziałam w przepisie, że to mi 20 minut. Dla mnie po 20 minutach to jest dalej takie no nie zrobione. Ja to po prostu do miękkości, aż to mięso jest takie kruche i się rozpada. I na sam koniec jeszcze wrzucę pokrojoną porcję właśnie pietruszki. No i do tego małe ziemniaczki i buraki ćwikła, także to jest mój pomysł na obiad i tam mam, nie wiem, 4 polędwiczki, także myślę, że na 3 dni na obiady będzie spokój. Dzisiaj jest czwartek, czyli czwartek, piątek, sobota, idealnie dopiero będę gotowała w niedzielę. W sensie ziemniaki będę musiała na bieżąco obierać, ale jakby główne danie już będzie zrobione. No chyba będzie prawie do wymiany. Ostatnio już Andrzej coś mówi, że słuchać jak wiruje.
I tak bardzo słuchać, także super, jeszcze tylko mi brakuje pralki. No ale dobra, dzień dobry kochani, dzień następny. Nie wiem, czy wczoraj nagrywałam, czy nie nagrywałam, dużo się dzieje. Myślałam, że mi znowu jakieś to uczulenie wyskoczyło. Moment, żeby za głośno. Ja się zbieram do... Poproszę. Ja się właśnie zbieram do miasta, bo tak. Już mam wspominałam na Instagramie, że jadę robić usta, więc jak wy to oglądacie, to już jestem może po albo w trakcie, bo właśnie jadę w sobotę, więc głównym moim celem, jeśli chodzi o usta, jest to, żeby wróciła mi objętość na tutaj na tej górnej wardze, bo wcześniej jak miałam zęby tak, to całkiem inaczej układały usta, teraz zęby są tak i no mam wrażenie, że ta dolna warga jest spoko, ale ta górna mi się taka trochę no mniejsza zrobiła, zapadnięta. Jestem podekscytowana i podenerwowana. Usnąć wczoraj nie mogłam, bo już o tym myślałam, a pytałam was też na Instagramie o rady i porady, wasza historia z ustami. No i dużo osób ogólnie polecało maść arnikową, także myślałam, żeby ją zamówić na Amazonie, ale nie dojdzie, więc mówię, dobra, jadę do miasta, bo chcę kilka rzeczy ogarnąć, plus jeszcze wejdę do Holland ten baret, bo tam powinna być, albo w Butcie, także także tak, pewnie na Instagramie wam relacjonuję i w następnych vlogach też będę pokazywała, bo raczej nie będę mówiła, przepraszam, proszę tylko poczekać, bo muszę tylko nagrywać, no nie, robić tak nie chcę, ale właśnie ogólnie mam plan taki, że jak Andrzej wróci z pracy, to ja sobie już kupiłam bilet, jadę trochę wcześniej do Londynu, chcę jedną rzecz zobaczyć, do sklepu wejść i później właśnie podjadę na usta, także no zobaczymy jak to będzie, ale dzisiaj mam super ciepło, ja później do pracy jeszcze wieczorem jadę, więc tak naprawdę tylko tak na szybko wskoczę do paru sklepów, to widzę, że przydało mi się tą brew trochę podczesać jeszcze, bo już mi się laminacja jakże już mi schodzi, więc odrobina tylko żelu, to jest ten przeźroczysty żel z Benefit, super cienka warstwa, bo ona naprawdę mega mocno trzyma, no strasznie głośna pralka chodzi. To jest miniaturka tego 24 hour brown setter, polecam, fajna rzecz, tylko mówię, super cienka warstwa, bo dacie już dwie i nie wyczeszecie, to jest po prostu masakra. Dobrze, nie, tutaj piszę z klientką, jeszcze będę właśnie gift wysyłała. Kasia, jak oglądasz, to pozdrawiam. I kupiłam sobie już jakiś czas temu, ale bardzo rzadko tego używam, ale pomyślałam, że dzisiaj sobie tak właśnie nałożę. Super Goop Unseen Sunscreen SPF 30. Taką miniaturkę kupiłam jakiś czas temu. I powiem wam, że nie wiem, czy jest kilka wersji, bo jakby jak widziałam właśnie jakieś tam filmiki na YouTubie, to dawało taki super glow, taki super blask i tak dalej, a ten krem tutaj taki, jeszcze jak mam dać tego na dwa palce, on jest taki przeźroczysty, żelowy, to jest ilość, to na ile by mi to opakowanie wystarczyło zużywać, no nie, zobaczymy, ale to jest takie, no nie wiem, naprawdę aż tyle tego trzeba? Masakra. Ale makijażu nakładać nie będę, tylko właśnie sobie chcę to nałożyć. Mega takie silikonowe w uczuciu. Dużo osób właśnie to polecało pod make-up. No ale mówiłaś, mam właśnie dopiero później. No już mi sam opalacz schodzi. Słabo mi się coś utrzymuje. Nie wiem, czy ja muszę go dłużej trzymać, czy coś innego. W tym mam wrażenie, że to jest Saint-Tropez. I się mocniej utrzymywały. Także parę rzeczy muszę kupić też, za niedługo jest już koniec roku szkolnego, więc chciałam kupić tam kartkę właśnie do klasy, coś słodkiego już może. Odrost już mi też się pojawia, no ale dobra. Na taki dzień, kiedy wiem, że się nie chcę malować, po prostu robię sobie tylko brew, bo bez brwi to dziwnie się czuję, chociaż czasem też wychodzę. I po prostu duże okulary. I właśnie myślę, że chcę założyć tą sukienkę, to taką bez ramionczek. O, skosa! I idę, dużą. To ja. I idę w przyszłym tygodniu na brafitting. Także jestem ciekawa, jaki tutaj rozmiar wyjdzie, bo już wam wspominałam, że czuję, że ten stanik, który noszę, jest w złym rozmiarze. Tutaj widzę, że sobie przy okazji kremu starłam. Pisaka,
Ale jeszcze może powiem wam, jakie jest uczucie na skórze. Dobra, tyle, żeby nie zrobić plamy. Szybkość, pierw był taki silikonowo-żelowy, dziwny, śliski, ale już się tak chłonął to na mat, ale jakiegoś super glowu dla mnie to nie daje. Po pielęgnacji wyglądałam podobnie. No ale dobra, zbieram się, pokażę wam jeszcze, zastanawiam się, czy iść w tej sukience, czy nie, ale raz się żyje. Także zbieram się, wychodzę, ogarniam i załatwiam, wrócę, jeszcze muszę wysłać analizę, a wieczorem jeszcze do pracy, do studia jedę. Dobra, jednak idę w innej sukience, bo tamtą sobie zostawię, tą bez ramionczek na jutro, bo jest dzisiaj ciepło, ale to jest tak przewiewny, lekki materiał. Już wam pokazywałam tą sukienkę, też ją linkowałam na Instagramie, chyba nawet w relacjach wyróżnionych linki. Także tak zwana torebulka, Birkenstocki, bo w tym na okrągło, mało gdzieś tutaj biżuterii, tylko po prostu zegarek i kolczyki, bo ma być ciepło, nie chcę się tutaj dodatkowo jeszcze opatulać, bo ostatnio jechałam w autobusie, było ciepło, a kierowca stwierdził, że fajnie będzie włączyć ogrzewanie. Nie wiem, czy zły guzik nacisnął klima i ogrzewanie, nie ten nawiew, ale no po prostu myślałam, że tam padnę. Także ja, tak, super, mega fazna sukienki i po prostu kos rządzi. Także lecę ogarniać tematy. Dobra. Ja już wróciłam do domu. Ogarnęłam, co miałam ogarnąć. Rozbieram się od razu, bo jest naprawdę mega, mega ciepło. Pranie jeszcze muszę rozwiesić, bo wychodząc słyszałam, że się już tam kończy. Zostawiłam w pracy wczoraj butelkę swoją na wodę. Muszę się napić, mega pić chcę. Ogólnie to byłam w Primarku, ale tutaj nic dla mnie ciekawego nie kupiłam. Ale byłam w TK Maxie po dwie rzeczy, czy się po dwie, po nic nie poszłam, ale akurat trafiłam w TK Maxie. Gdzie ja mam ten, słuchajcie, chcę wam pokazać. Dobra, mam peeling do ciała, już miałam jeden z tej serii, chyba jakiś tam malinowo-truskawkowy, teraz wzięłam mango, pomarańcza, marchewka i imbir. One są po 6 funtów, a naprawdę są takie poprawne zdzieraki i ten pach, jak go powąchałam, bo ja zawsze muszę powąchać takie rzeczy. Pamiętacie takie orężatki, takie w saszetkach po 20 groszy z lat 90. One były takie mega kwaśne i landrynkowe, to tak identycznie pachnie, także mega taki orzeźwiający zapach, także chwyciłam. I też ja mam teraz mega fazę na okulary i po prostu co wchodzę do TK Maxa, to ostatnio jest tak dużo fajnych okularów, że no, niebezpiecznie mi jest tam podchodzić, jak kiedyś na poduszki i na koce, tak teraz na okulary. I tutaj zdjęłam już metkę, ale pokazywałam właśnie na Instagramie, że one były w cenie 14 funtów, a przecenione niby były ze 110. Nie mam dlatego pojęcia, co to za marka, ponieważ tutaj nic, jakby z boku takie trochę a la Prady, bardzo wzorowane. Przody też bardzo fajne, takie naprawdę no, porządnie te okulary są zrobione. I tutaj jest chyba ta kategoria 3, jeśli chodzi o ochronę. I stwierdziłam, że chciałabym właśnie na wakacje jakieś okulary takie już z jakąś ochroną, nie takie typu z Primarka za funta, gdzie tam to nic oczu nie chroni, tylko już coś z jakąś tam kategorią, jeśli chodzi o ochronę tych oczu, a szkoda mi brać takich droższych okularów na plażę, wiedząc, że nie wiem, ktoś może mi na to nadepnąć, mogę coś na to rzucić, po prostu mi szkoda takich okularów. Więc mówię, zobaczę, co jest ciekawego, bo kupiłam za dzień w TK Maxie okulary, ale jedne są brązowe, no są takie bardzo mało kryjące, a te takie brązowe, okrągłe, znowu też z TK Maxa, to w nich świat jest tak pomarańczowy, że ja aż w nich oczy mrużę, także to był słaby zakup. A te to się mierzy okulary w sklepie, nie? No ale patrzcie na te. Duże. Ja lubię takie, zakrywają, to są okulary w zasadzie, mam kaca, nie mam w domie teraz, no make-up day, bo cała prawie tutaj okolica jest przy oczach zasłoniona, nawet brwi nie trzeba malować. Także stwierdziłam, że one powinny być fajne i właśnie tak na zewnątrz już sobie mierzyłam i mówię spoko. I też bardzo fajnie i łatwo wchodzą, nie cisną, ale też jak robię test kiwania głową, to nie spadają. Więc to mam takie okulary właśnie na plażing, smażing. Buzia mnie nie lepi mi się po tym SPF-ie, bo właśnie byłam ciekawa, jak będzie. I tutaj parę rzeczy też złapałam właśnie po drodze, żeby chciałam iść do dentysty, po mój taki retainer, po taką nakładkę, którą będę nosiła na noc, żeby właśnie zachować te zęby w pozycji, maniek. I na dłuż mam założony ten taki jakby drucik, no bo po prostowaniu zębów dalej trzeba
było w moim przypadku coś takiego zamontować, że te zęby mi się nie rozjeżdżały, bo ja tylko chwilę nie nosiłam nakładek, skończyłam leczenie i już czułam, że mi zęby po prostu do przodu, do tyłu, w górę i w dół, także ten nadal mam retainer właśnie taki na stały, ten metalowy drut, już się do niego przyzwyczaiłam, ale na początku cały czas miałam wrażenie, że haczę językiem, w ogóle już nie sapleję, czy ja mam takie wrażenie, a na górę właśnie nosiłam tą nakładkę na noc, także mam u dentysty. Skoczyłam też do tego, do Mark & Spencer, bo chciałam właśnie kupić już jakieś czekoladki, czy jakieś coś, jakieś ciasteczka, bo zawsze jest zakończenie roku i ja już od lat wam to mówię, że jakie zakończenie roku, to ja zawsze coś do szkoły właśnie tam dla staffu wysyłam, bo po prostu mam taką ochotę, sama też w szkole pracowałam i uważam, że to jest po prostu bardzo, bardzo miłe, zwłaszcza jak tak jak ja, ma się na przykład, gdzie jest ta druga puszka? Jest. Dziecko na przykład w szkole specjalnej i to też w takiej szkole pracowałam i wiem jak tam wygląda praca, także często są później komentarze, to jest czyjaś praca i w ogóle nic nie trzeba. Ja, wiecie, tutaj w Anglii w szkole jest tak, że tutaj nie ma żadnych składek, ubezpieczeń, płaci tylko za obiady tak naprawdę. Jakieś są dodatkowe zajęcia, typu jakieś, nie wiem, wycieczki na konie, czy jakieś takie wycieczki gdzieś na cały dzień. Ale to są tak niskie koszty, że myślę, że jak się coś od siebie wyślę słodkiego właśnie do klasy na koniec roku, czy ja wysyłam zawsze na święta, na Wielkanoc, Boże Narodzenie, na urodziny, na zakończenie roku, biedniejsza nie jestem, a myślę po prostu, że to jest miły gest, więc kupiłam po prostu kolejny raz, już kiedyś wam też pokazywałam, że właśnie Marka Spencer są często za 4 funty takie puszki właśnie z ciastkami takimi, na przykład teraz wzięłam takie. I myślę, że to jest od razu ładnie zapakowane, na Anglicy też lubią te słodycze, także myślę, że to jest fajna rzecz, także wzięłam kilka puszek. I w Tiki Maxie, tylko w Butcie był na promocji mój ulubiony produkt z Soap & Glory, przepięknie pachnie, także wziąłam teraz to takie masło, aby z pompką, bo teraz używam lotion, powoli go kończę, powinnam też w obietnicach miesiąca pokazać, ale jakoś nie wiem, zapomniałam. Złapałam 2 moje ulubione dezodoranty, bo były za 3,5 funta zamiast za 5, także zawsze sobie robię lekki zapas, bo i tak to używam, a później marudzę, że płacę pełną cenę. Wzięłam ten żel krem z arniką, ponieważ, mówiłam to wam już chyba tutaj na blogu, że jadę na usta, jutro co jadę na usta, mega duży jest ten krem, ale nie było innej pojemności, 50 gramów. 8 funtów, też był na Amazonie tańszy, ale nie przyszedł mi, a chciałam go mieć tak na już, na teraz, także dziękuję za polecenia, będę używała, mam nadzieję, że szybko będą się goiły. Ten ogólnie krem z arniką ma sprawiać, że te właśnie takie siniaki po zabiegu będą mniejsze, będą się usta szybciej goiły, też będą bardziej nawilżone, także jutro wrzucam to do torebki i też z polecenia Ani, mojej klientki, też na Instagramie Ania właśnie do mnie pisała, że w takim okresie letnim też dobrze byłoby używać coś z SPF-em, bo też to mi, no nie będę opowiadała całej historii, bo to nie ma znaczenia, ale mówię, dobra, kupię jeszcze jakąś pomadkę z SPF-em, bo w sumie za jakiś czas jedziemy na wakacje, więc może faktycznie też dobrze mieć właśnie balsam z SPF i po prostu weszłam sobie na stronę Boots'a i wpisałam SPF Lip Balm Boots i wyskoczył mi taki i u nas w Boots'ie jest bardzo dużo w Queensgate tych rzeczy u góry, na piętrze, także jak szukacie, to daję wam cynka, także on chyba 5,5 funta kosztował, w ogóle tej marki nie znam, taki od kręcany. Czy on będzie bielił? O nie! O nie! O nie! O nie! No tak po mieście chodzić nie będę. No już w ogóle trup, zero ust. Co sobie na chwilę zobaczę, czy się wchłonie. Właśnie teraz tak patrzę, mówię dziwnie biała jest ta konsystencja. Więc na wakacje to spoko, ale tak do torebki, co tak ma się na mieście przesmarować? Wow! No taki trend, mam nadzieję, że nigdy nie wejdzie. Tragedia. No ale dobra, zostawmy tam, zobaczmy, czy to się... Czy to się wchłonie. Czy inne balsamy z SPF-em są przeźroczyste? O nie! O nie! No ale dobra, no zobaczymy. No nie otwierałam sklepy, nie smarowałam się. I tutaj jeszcze dwie rzeczy. Wzięłam taki właśnie żel antybakteryjny z Dove. Nie używałam go wcześniej. Taki trochę mleczny. O, alkoholowo-dawowy. Taki też trochę nabrzający jakby od razu. Nie wiem, nie używałam go wcześniej, ale właśnie nie miałam żadnego takiego żelu
w torebce, a nieraz po prostu mam wrażenie tego wszystkiego oblepiającego mnie brudu, jak gdzieś jestem, chcę coś nieraz sprawdzić, podnieść i później po prostu nie ma gdzie rąk umyć. Nie wiem, taki niby okej, ale trochę jakby, nie wiem, jakieś dziwne te zakupy dzisiaj, ale coś co na pewno... Mam wrażenie, jakbym miała ręce właśnie żel do dezynfekcji wymieszany z jakimś resztką mydła i balsamem jednocześnie. Nie jest takie uczucie czystych rąk. Super. Tylko funt 80, tylko. Ale chwyciłam też, bo na fajnej promocji właśnie 17,20, 6 maszynek właśnie z Gillette. I to się zajebiście opłaca, bo jednak kosztuje normalnie chyba 8 funtów w cenie regularnej, a to i tak się zużyje, także od razu sobie tam wrzucę tam do siebie do zapasów i to tyle. Także teraz mój plan jest taki, że po prostu ściągam tutaj tą biżuterię, bo nie zawsze być po domu taka obwieszona. Rozwieszam pranie, biorę się za jakieś jedzenie, bo do pierwszej jeszcze nie mam, ale jeszcze głodna nie jestem. No i siadam, kończę analizę, wysyłam, ale idę na ogródek, bo jest super ciepło. Poprzestawiałam sobie też tutaj klientki na przyszły tydzień, bo ma być super ciepło i jak myślałam, że mam być w pracy wieczorami, a będzie super gorąco, to ja tam po prostu padnę, zdechnę i zwiędnę, więc udało mi się wszystkie dziewczyny poprzekładać na rano, bo mi to pasowało. A tak samo na przyszły tydzień też, które poprzez tydzień później też poprzesuwałam, wszyscy się zgodzili, żeby tak pracować, no bo mówię, będzie super gorąco, ja tam nie mam klimy, mam ten wiatrak z Dysona i jeszcze jedną dmuchawę, ale no lepiej tam jednak być z rana, jak jest tak ciepło, bo ta dmuchawa, którą ja mam, ta ciepło-zimno, to już wam o tym mówiłam, że jak jest, na Instagramie o tym mówiłam, że jak jest super, no to nie znika. Masakra. Polećcie mi jakiś balsam ze SPF-em, który nie robi takiego efektu. Powinnam już przestać nagrywać, bo dziwnie teraz wyglądam, ale ja mam taką dmuchawę z Dysona, która jest ta ciepłe, zimne powietrze i na zimę zajebiste. Super cicho chodzi, po prostu się w ogóle prądu nie je, nie widać tego w ogóle na rachunku. Naprawdę jest ciepło i przyjemnie, nie gorąco, chociaż też może tak grzać na super gorąco, ale z drugiej strony mamy tą dmuchawę, która ma niby chłodzić, to chłodzenie jest dla mnie żadne. To po prostu jak zwykły basicowy wiatrak, więc po prostu jak jest gorąco, to jest bardzo gorąco. Także kochani, z mojej strony to wszystko, bo tu już nawijam od 11 minut, coś tam jeszcze wcześniej nagrałam. Także widzimy się w następnym vlogu, gdzie już będę właśnie po ustach. Także na Instagramie pewnie tam też myślę właśnie zapisać to w relacjach wyróżnionych i później jakbyście mieli jakieś pytania, to po prostu będę odpowiadała. Także w przyszłym tygodniu na pewno będę inaczej zdeczka wyglądała. No ale zobaczymy, tylko trzymajcie kciuki, żebym była zadowolona z efektu końcowego, bo jestem podekscytowana, jednocześnie też trochę podenerwowana, bo to jednak są usta i to są moje pierwsze usta i wiem, że będę musiała chwilę poczekać na ten efekt końcowy. Jestem ciekawa bólu i w ogóle tam obsługi klienta. Jestem wielu rzeczy ciekawa, ale o wszystkim wam opowiem już po. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Masakra te usta. Pa, pa. Coś ten balsam.